co by się musiało wydarzyć na rynku, jakie miałyby być okoliczności, żeby te 3 zł za litr, które całkiem nieźle by wyglądało, miały się spełnić? To są dwie możliwości, bo albo... Da się to jakoś policzyć, co by się musiało wydarzyć? Da się policzyć, dlatego że ceny paliw na stacjach zależą od dwóch czynników. Pierwsza to jest cena surowca, no to tutaj rzeczywiście prawie 50%, 45% spadku w ciągu ostatnich rok do roku, szczególnie te ostatnie 3 miesiące, ze 110 dolarów na poniżej w tej chwili 60, no więc cena surowca spada, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest waluta rozliczeniowa wszystkich kupujących i sprzedających ropę, a jest nią dolar. I od kursu dolara, czyli od słabości bądź mocnej pozycji złotego, zależy tak naprawdę końcowy wynik. W tej chwili dolar jest w okolicach 3,5 prawie złotego. Rzeczywiście ropa spadła, ale ten efekt przełożenia na końcowe ceny przez wysoką cenę dolara jest mniejszy. Co by się musiało stać? No tak mniej więcej z grubsza licząc, gdyby cena baryłki zaszła do 40 dolarów, a na przykład dolar zaczął kosztować 2 złote, to wtedy doszli byśmy do tych 3 PLN, chyba że pan minister Szczurek się bardzo przejął wypowiedzią jednego z ministrów z Arabii Saudyjskiej, który powiedział, że im to tak naprawdę jest obojętne, czy cena ropy będzie wynosić nawet 20 dolarów za baryłkę, więc może rzeczywiście przekładając 20 dolarów za baryłkę i lekką obniżkę dolara skończymy na tych 3 złotych.